Państwo, chciałbym w imieniu Księgarni Akademickiej wszystkich serdecznie przywitać na spotkaniu promocyjnym książki pana profesora Piotra Bilińskiego, Wacław Tokarz 1873-1937. Jestem niezmiernie jako szef wydawnictwa zadowolony z tej książki, ponieważ przywracamy postać ważną dla polskiej historii, postać wybitnego historyka, oficera, bardzo ciekawego człowieka. Stąd jest to jakby, patrząc na te ostatnie obchody stulecia, następna cegiełka brakująca, bo przez lata o tych postaciach niewiele mówiono albo w ogóle nie mówiono, została przywrócona polskiej historiografii, polskiej historii. To ze strony mojej wszystko. Teraz chciałbym oddać głos panu redaktorowi Bojanowi Gancarzowi, który przedstawi nam gości, panelistów i autora i poprowadzi całe spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo rad, że mogę dzisiaj prowadzić to spotkanie. Nie tylko ze względu na to, że są tutaj z nami wybitni historycy, ale że mogę sobie przypomnieć również moje historyczne lata, ponieważ również jestem absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moimi mistrzami byli Marian Zgórniak, Michał Puracki i Czesław Brzoza. Są dzisiaj z nami, prócz autora, profesora Piotra Bilińskiego, który siedzi tutaj skromnie z boku, również dwaj wytrawni historycy. Profesor Julian Dybiec, wybitny historyk kultury, znawca szczególnie dziejów naszego Uniwersytetu. Oraz profesor Sławomir Sprawski, który podobnie jak Wacław Tokarz jest historykiem wojskowości, ale starożytny. Lecz jest jednak obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii, więc bardzo dobrze zna wszystkich naszych historyków. Profesor Bieliński jest przykładem takiego historyka, który nie tylko, że pisze o wybitnych historykach, ale i sam jest historykiem wybitnym. Przede wszystkim dlatego, że nie tylko jest uczonym, ale jest również wybitnym pisarzem. To nie zawsze, nieczęsto jest to spotykane. Natomiast on w swoich książkach, których już napisał kilka, pokazuje, że zachowując pełne rygory naukowości, o innych historykach można napisać i erudycyjnie, i błyskotliwie. Tak jest też w przypadku książki o Tokarzu. Nie jest to pierwsze dzieło profesora, także myślę, że profesor Sprawski przedstawi sylwetkę naukową profesora Bilińskiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle również bardzo przyjemnie, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu jako przede wszystkim dyrektor Instytutu Historii. Jest tak, że często zapominamy o tym, że sami historycy muszą tworzyć źródła, a już na pewno muszą pamiętać o własnej przeszłości. Siłą rzeczy jako dyrektor musiałem trochę więcej zainteresować się przeszłością Instytutu. Korzystając oczywiście z prac, które powstały, z rozmów chociażby z takim specjalistą jak pan profesor Julian Dybiec, ale też z dużą przyjemnością właśnie sięgałem do prac pisanych przez bohatera naszego dzisiejszego spotkania obok Wacława Tokarza, pana profesora Bilińskiego. Rzeczywiście tak się złożyło, że pan profesor Biliński, chociaż jest wychowankiem naszego instytutu, nigdy nie był związany zawodowo z instytutem. Losy go rzuciły w różne miejsca i meandry życia zawodowego, które są trochę odbiciem współczesnej sytuacji, w jakiej przyszło nam po prostu funkcjonować w nauce polskiej. Tym bardziej, nie wnikając już w te szczegóły, tym bardziej pozytywnym elementem jest to, że znajduje czas i energię, by pisać, by tworzyć. Jego prace dotyczące profesury krakowskiej,
dotyczące wybitnych historyków, począwszy od tych pierwszych prac, tam jak ten artykuł o profesorze Ludwiku Piotrowiczu, wybitnym specjaliście od starożytności, co nas połączyły zainteresowania w ten sposób. Ale przede wszystkim wyróżniają się w tym dorobku, oprócz tej ostatniej książki o Wacławie Tokarzu, bardzo dobre prace o Stanisławie Kuczebie, no i przede wszystkim o Wacławie Konopczyńskim chyba, który w dużym stopniu przez długi czas zaprzątał myśli i uwagi pana profesora, bo trzeba powiedzieć też, że oprócz tej monografii o Władysławie Konopczyńskim, obszernej monografii, no to czekaliśmy się początku w edycji pamiętników Konopczyńskiego. Podziwiam pana profesora za jego niezwykle no, taką benedyktyńską pracę, żeby odczytywać te teksty, a to jest ogromny materiał i niezwykle interesujący. Przyznam się szczerze, że przeczytałem to, chociaż nigdy specjalnie nie lubiłem pamiętnikarskiej literatury, to te pamiętniki przeczytałem jednym tchem i z dużym zainteresowaniem, korzystając też z znakomitego aparatu naukowego, który ułatwiał po prostu czytanie tych tekstów. Mogę powiedzieć też tak, że pan profesor wypracował sobie pewną metodę badawczą i także, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, także pewien styl jako pisarz, jak pisać o tych autorach. No, proszę Państwa, jest praca dość mrówcza, jeśli chodzi o tych autorów, którzy z jednej strony byli ciekawymi postaciami, bo brali udział w ważnych wydarzeniach politycznych, ważnych wydarzeniach społecznych, ważnych z punktu widzenia instytucji, w których pracowali, a więc uniwersytet czy Akademia Umiejętności, ale także dla narodu polskiego, dla państwa polskiego i w tym kontekście te postaci możemy poznawać. Ale też przecież jako pracownicy, jako uczeni, byli wciągnięci w taki normalny, powiedziałbym, kierat zawodowej pracy, polegający na prowadzeniu zajęć, czytaniu prac, wypisywaniu opinii, braniu udziału w życiu i naukowym, i takim życiu instytucji, które jak to zwykle bywa w instytucjach, gdzie mamy do czynienia z bardzo silnymi, kontrastującymi osobowościami, no nie były łatwe. Ani dzisiaj nie są, ani w przeszłości tym bardziej nie były. Jak czytam, to właściwie można powiedzieć, że niewiele się zmieniło pod tym względem, a temperatura sporów czasami była niezwykle wysoka. I to, co mnie bardzo urzeka właśnie w twórczości pana profesora, to jest z jednej strony umiejętność wyważenia tych wszystkich elementów. Te prace są naprawdę dobrze skonstruowane pod tym względem. Jest też taki specyficzny dystans do swoich postaci, bo to trzeba mieć jednak umiejętność spojrzenia z perspektywy i na ich takie cechy no, świadczące o ich wielkości, jak i te cechy, które są zwykłymi ludzkimi cechami wynikającym z irytacji, zdenerwowania, zmęczenia, może czasami trochę zazdrości. I delikatnie o tym wszystkim napisać, to jest na pewno sztuka. Także muszę powiedzieć, że ten element stylu autora jest bardzo, bardzo ważny. Tak samo umiejętność łączenia w rekonstrukcji tych postaci bardzo różnego typu źródeł, bo to są źródła pamiętnikarskie, które przynoszą mnóstwo materiału i takiego anegdotycznego, ale także takich drobiazgowych informacji o codziennych wydarzeniach życia, szczególnie w pamiętniku Konopczyńskiego jest widoczne. I naprawdę trzeba dużej umiejętności, żeby wyselekcjonować z tego te informacje, które rzeczywiście są istotne, ważne, które tworzą jak gdyby obraz postaci. Podobnie źródła dokumentowe, przecież mamy bogate archiwa, czy to uniwersyteckie, czy prywatne archiwa tych postaci, które pozwalają nam oświetlić jakieś poszczególne elementy tej działalności i też przebrnąć, przeczytać to wszystko i znowu umieć z tego wyciągnąć te elementy, które nie zanudzą czytelnika, a z drugiej strony nie koncentrują się tylko na postaci, ale dają także wgląd no, w taką codzienność życia, czy akademickiego, czy życia po prostu intelektualisty polskiego w
pierwszej połowie XX wieku. I pod tym względem myślę, że właśnie prace pana profesora przynoszą tutaj naprawdę dużo rzeczowych informacji dla mnie, jako dla takiego amatora w tej przestrzeni, to było niezwykle ciekawe i liczę na kolejne prace. To może tyle. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Wspomniał pan o tym, że profesor Biliński wykorzystuje w swoich pracach, również w pracy o Wacławie Tokarzu, rozmaite źródła. Dla mnie czymś, co jest bardzo ujmujące, cenne i rzadkie, jest to, że ten ogrom faktów, ogrom opinii, które on w tych źródłach odnajduje, że później już w samej pracy nie przykrywa, nie przysypuje samej postaci opisywanej przez profesora. Dodam też jeszcze a propos postaci Wacława Konopczyńskiego, że oprócz tej wspomnianej tutaj pomnikowej biografii i reedycji części dzienników, bo całość to chyba liczy kilkadziesiąt tysięcy stron, poprowadził je chyba od wczesnej młodości aż do śmierci, to profesor Biliński również wydaje zarówno reedycję prac Konopczyńskiego, takich, które ukazywały się przed wojną, na przykład monografię o Stanisławie Konarskim, ale również z maszynopisu wydał pracę o pierwszym rozbiorze Polski. Wróćmy jednak do książki wydanej przez Księgarnię Akademicką, do Wacława Tokarza. I tutaj pytanie do pana profesora Dybca. Czy Tokarz rzeczywiście był tak bardzo zapomniany, czy rzeczywiście zasługiwał na solidną monografię i jaka była jego rola w życiu Uniwersytetu Jagiellońskiego? Bo zdaje się, że tutaj od studenta aż do profesora działa. Zaraz odpowiem na to pytanie, ale jeszcze wcześniej chciałem podzielić się taką refleksją. Mianowicie chciałbym powiedzieć parę słów o pracy na temat Konopczyńskiego. Profesor Konopczyński uważam, że był największą ofiarą epoki komunistycznej, dlatego że usunięto go z pracy. Na rok przed emeryturą musiał opuścić pracę. Nie pozwolono, wyrzucono go ze słownika biograficznego, bo rzeczywiście tak było, musiał sam ustąpić. Książka jego pod tytułem Historyka była już wydrukowana i rozsypano ten druk. Dzięki panu profesorowi Bilińskiemu, dzięki autorowi, ukazała się monumentalna monografia tego uczonego i uważam, że jest to jak gdyby takie zadośćuczynienie losu w postaci tej książki, bo drugą taką, bo innym osobom, profesorom umieszczono tablice, na cześć profesorów umieszczono pewne tablice w Uniwersytecie Jagiellońskim, a Konopczyński poza tą monografią nie doczekał się żadnej jak gdyby takiej, powiedziałbym, rekompensaty ze strony Uniwersytetu, więc uważam tę powinność, którą wypełnił pan profesor, jako coś nadzwyczajnego. Drugą osobą taką, ale w mniejszym stopniu pokrzywdzoną przez stalinizm, to była profesor Dąbska, filozof, którą usunięto z Uniwersytetu, przeniesiono do PAN-u, po to z tego tylko powodu, żeby nie oddziaływała na studentów w duchu tej filozofii tradycyjnej, normalnej. I właśnie ona doczekała się takiej księgi pamiątkowej, a przede wszystkim właśnie doczekała się opracowania w postaci wiernego ucznia Perzanowskiego, który rozsławił ją i wydobył ten okres. Także wartość tej książki o Konopczyńskim bardzo bym wysoko cenił. Przechodzę teraz do książki Tokarza i do pamięci Tokarza. Oczywiście, że wyszedł Tokarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaktywizował się już w czasach studenckich. Tu zdobył habilitację, no i został profesorem. Ale właściwie na tym skończyły się związki Wacława Tokarza z Uniwersytetem Jagiellońskim, bo przeszedł potem do działalności publicznej,
a następnie do Uniwersytetu Warszawskiego i właściwie zakończył swoje życie jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Także główny dorobek naukowy, powiedziałbym, dydaktyczny przede wszystkim, bo tam uczniów wykształcił. Jego uczniem był m.in. Henryk Jabłoński, późniejszy przewodniczący Rady Państwa PRL i autor dobrej pracy o Aleksandrze Waszkowskim. I właśnie jak Wacław Tokarz był takim człowiekiem elastycznym i biorącym pod uwagę różne okoliczności wpływające na bohatera, którym się zajmował, czy na te postaci historyczne, to z kolei Jabłoński właściwie był dogmatykiem, bo jak jeżdżę do Rady Nauk, na posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki i Techniki w Warszawie, to jedna już z nieżyjących właśnie profesorów tego Instytutu i tej Rady Naukowej opowiadała mi, jak właśnie napisała artykuł o takim XVIII-wiecznym człowieku, obywatelu warszawskim i właśnie Jabłońskiemu, bo on też napisał artykuł o tej osobie kiedyś, nie spodobało się pewne określenie i wymógł na autorce, mimo że miała, że przedstawiała argumenty obiektywne, naukowe, wymógł na autorce, że musiała zmienić swoje sformułowania, więc uważam, że był przeciwieństwem do Tokarza. Zatem ja jeszcze raz chciałem podkreślić, że właściwa rola Tokarza polegała na tej pracy warszawskiej i na działalności warszawskiej. Ale chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Pan Biliński pokazał nam przekrój różnych postaci uczonych, Konecznego, wielkiego oryginała i bardzo oryginalnego myśliciela, którego dopiero prestiż podniósł angielski historiozof, pokazując odkrywcze idee tego uczonego. Pokazał nam Stanisława Kuczebę, autora znakomitej historii ustroju Polski, która do lat od 905 roku aż do lat 60. była prawie że obowiązkowym podręcznikiem na studiach prawniczych i to zarówno nie tylko w Krakowie, ale także w Warszawie, bo nie było drugiego tak dobrego podręcznika. Wreszcie pokazał Konopczyńskiego. No i teraz Tokarza. I wydaje mi się tak, że postać, odmalowanie, przedstawienie postaci Tokarza było chyba najtrudniejszą rzeczą. Najtrudniejszą z kilku powodów. Po pierwsze, źródła są bardzo takie zdekompletowane. No chociażby do tej działalności warszawskiej, która była podstawową w jego życiu i twórczości, to bardzo niewiele materiału, bo całe archiwum uniwersyteckie prawie że spłonęło. Te akta ministerialne są bardzo takie wybiórcze, więc podziwiam tą dociekliwość autora, który gdzie tylko się dało, wszędzie szukał tych dokumentów, dowodów działalności, aktywności Tokarza. Zatem właśnie podstawa źródłowa jest tutaj znakomita. Nie można wymienić żadnego jakiegoś znaczącego źródła, do którego by autor, czy to w rękopisach, w archiwaliach, czy właśnie w pamiętnikach, w prasie, nie dotarł. Więc trudno było dotrzeć do tych wszystkich źródeł, materiałów i to znakomicie się udało autorowi. Druga trudność to polega na tym, że Konopczyński właściwie prowadził działalność naukową, w pewnym okresie działalność polityczną. Kuczeba pod koniec życia próbował pewną działalność polityczną prowadzić, ale został właśnie wykorzystany przez nowe władze. Można byłoby, nie ujmując nic genialności Kuczeby, powiedzieć, że dał się użyć jako tak w pewnym okresie, na krótki okres, jako taki pożyteczny idiota, bo myślał, że nowy system, głaskając i kołubiąc przez parę chwil uczonych, że właśnie
że dzięki rozmowom i dzięki takiej spolegliwości da się uzyskać coś dla nauki polskiej, dla uczelni. Oczywiście, że to były złudzenia, bo władze nie miały co do tego absolutnie żadnej innej koncepcji, jak tylko właśnie ustawienie i właśnie wprowadzenie w takie tory naukowe, tak jak to było w Związku Radzieckim. Więc postać tokarza jest taka bardzo wszechstronna, działająca w różnych sferach. A więc na przykład w związku z odzyskaniem niepodległości. Już w czasie I wojny światowej tokarz pisze takie artykuły do prasy i właśnie zwraca się na przykład do żołnierzy Polaków walczących w armii rosyjskiej. A więc otwiera się taka działalność polityczna dla przyszłego odrodzonego państwa. Dalej wiąże się z NKN-em, Naczelnym Komitetem Narodowym, który bardzo istotną rolę odegrał w odbudowie Polski. Wreszcie prowadzi działalność tam dydaktyczną w szerokim zakresie i tych swoich uczniów ma z różnych kręgów i społecznych, i ideowych. I przedstawienie tej różnorodności jego działalności było bardzo trudne. Chodziło też o wyważenie stosunków, o taki obiektywizm, bo łatwo się ulega emocjom. Przed tymi emocjami autor się obronił i pokazał nam właśnie faktograficznie, jak wyglądała ta bogata działalność tokarza. I tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, chociaż trzeba byłoby na inne również zwrócić uwagę. Według mnie Wacław Tokarz był historykiem dążeń niepodległościowych. I wydaje mi się tak, że właśnie w małym stopniu czerpał z tradycji uniwersyteckiej krakowskiej. No bo właśnie szkoła krakowska, czy w ogóle środowisko historyczne krakowskie uważało tak. I wydaje mi się, że w dużym stopniu miało rację. Galicja jako jeden z zaborów ma najlepsze warunki zapewnione przez rządy austriackie, najlepsze warunki dla rozwoju autonomii, dla rozwoju nauki polskiej. W szkołach, sądach mówi się po polsku, w uniwersytetach uczy się po polsku. To nie trzeba prowadzić zgubnej konspiracji, jeśli nie ma warunków do tego, żeby ta konspiracja do czegoś dobrego prowadziła. Tutaj koncentrowano się nad badaniami historii średniowiecznej Polski, nad badaniami historii ustroju polskiego, ale nie podkreślano tych dążeń niepodległościowych. Natomiast w Warszawie była ta tradycja pokazywania dążeń niepodległościowych. I na przykład Władysław Smoleński napisał w przeciągu paru miesięcy taki zwarty podręcznik historii Polski po to tylko, żeby pokazać, ile Polacy wycierpieli mąk ze strony rosyjskiej i żeby nie ulegali tym złudzeniom, bo miał do Warszawy przyjechać car. I wobec tego Polacy liczyli, że nowy car z nowym carem będzie się można porozumieć na drodze racjonalnej takiej, że właśnie wypracuje się jakiś kompromis. A właśnie Smoleński uważał i miał rację, że z Rosjanami nie da się, z władzą rosyjską, ze społeczeństwem tak. I że jesteśmy wrogami caratu, ale nie społeczeństwa rosyjskiego. I z caratem nie da się dojść do żadnego porozumienia. I wydał tę historię Polski, akcentując właśnie tę ciągłość walki o wyzwolenie, ciągłość walki o wolność, o samodzielność. Więc wydaje mi się, że Tokarz w pewnym sensie uległ tej warszawskiej tradycji i pokazuje, można to wykazać między innymi takimi pracami jak o insurekcji kościuszkowskiej, dalej o Konfederacji Barskiej, a najwybitniejsza rzecz według mnie
to właśnie ta historia wojny polsko-rosyjskiej w okresie powstania listopadowego. I tutaj spojrzenie Tokarza jest takie bardzo oryginalne, prostujące wiele dotychczasowych opinii. I trzeba powiedzieć, że Tokarz musiał pokonać olbrzymie trudności. Musiał stać się za zwykłego historyka, a nawet historyka częściowo zajmującego się historią gospodarczą, no bo ta Galicja w początkach zaboru austriackiego w epoce józefińskiej, no to jest taka typowa historia społeczno-gospodarcza, a więc musiał zdobyć nowe kompetencje, nowe kwalifikacje, historyka wojskowości i znakomicie pokazał właśnie te boje podczas powstania listopadowego polskiej armii, bo armia wtedy toczyła wojny z Rosją. Jedna uwaga taka nasuwa mi się. Recenzji było kilka, raczej na ogół wszystkie poza pewnymi, wszystkie pozytywne, a nawet jak krytycznie omawiały tę to wielkie dzieło Tokarza, to zwracały uwagę na te walory takie bardzo rzeczowe, na tę odkrywczość tej książki. Ale wydaje mi się tak, że gdyby był Tokarz, dodał tam odsyłacze i umieścił aparat źródłowy, to z różnymi, to do dzisiaj ta praca, mimo że jest aktualna i wykorzystywana, to byłaby jeszcze w większym stopniu użyteczna. No bo proszę zobaczyć, Tokarz stwierdza, że na przykład armia miała szansę w takiej bitwie, ale ta bitwa została właśnie niewykorzystana czy źle przeprowadzona. Wcześniejsi historycy mówili zupełnie coś innego. I wobec tego, gdyby różne takie opinie albo na przykład posunięcia władz rosyjskich dokumentował tymi odsyłaczami, no to właśnie czytelnik, przyszły badacz mógłby skonfrontować i mógłby właśnie stworzyć inną teorię. Wobec tego, że tych odsyłaczy nie ma, a zrobił to Tokarz tylko dlatego, że najpierw to w formie wykładu wygłaszał, a powtórę uważał, że odsyłacze to odstęczają zwykłych czytelników. Wobec tego lepiej dać bardziej klarownie opracowane dzieło po to, że, a nie przesadzać z tymi odsyłaczami, żeby czytelnicy czytali. No bo tutaj starły się takie dwie szkoły krakowskie. Jedna szkoła to była księdza profesora Fijałka. Ksiądz profesor Fijałek był erudytą, kto wie nawet czy nie większym od Konopczyńskiego, ale kiedy Konopczyński panował nad stylem i nad tymi przypisami, to ksiądz profesor Fijałek zamieszczał czasami dwa wiersze tekstu, a dwie strony do tych dwóch wierszy tekstu odsyłaczy zamieszczał. To kto taką, poza specjalistami, kto taką książkę będzie czytał? I wobec tego Tokarz tutaj starał się właśnie dotrzeć do jak największej liczby czytelników. I wydaje mi się też, że właśnie ten, że Tokarz służył, rozbudził emocje Polaków, rozbudził pragnienie niepodległości i właśnie tymi różnymi pracami jak gdyby zapalił młodzież akademicką, ale nie tylko, do walki o odrodzoną Polskę. I uważam, podkreślając jeszcze raz, że ta książka, napisanie tej książki przedstawiało największe trudności, ale wydaje mi się, że z najlepszym rezultatem właśnie to wszystko zostało zrobione. Bardzo dziękuję za te ciekawe uwagi. Ja natomiast dodam, że profesor Biliński zwrócił uwagę na to, że Wacław Tokarz był pierwszym w dziejach Uniwersytetu historykiem, który wykładał tam dzieje wojskowości polskiej z lat 1782-1864. Do tego jeszcze, nawiązując do jego krytyki Krakowskiej Szkoły Historycznej, robił to już w początkach swojej działalności.
był na początku związany z narodową demokracją i właśnie w Przeglądzie Wszechpolskim opublikował cykl artykułów, gdzie krytykował Krakowską Szkołę Historyczną, co zresztą zwróciło na niego uwagę Romana Dmowskiego i nawet przez pewien czas sądził, że Tokarz może być takim założycielem nowej, narodowej szkoły historycznej, no ale do tego nie doszło. Natomiast mnie interesuje tu pytanie do autora książki, dlaczego jego wybór tym razem padł na Tokarza? Czy była to pewna okazjonalność rocznicowa, że w 2018 roku przepadła setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a Tokarz służył tej niepodległości piórem historyka i szablą żołnierską? Czy też były to jakieś inne przyczyny, wcześniejsze zainteresowanie? Dlaczego pan się za to zabrał? Na temat biografii Tokarza zastanawiałem się już od wielu lat, gdyż Tokarz był największym historykiem wojskowości obok Mariana Kukiela polskim, a jeśli chodzi o badania XVIII wieku, to dorównywał takim historykom jak Emanuel Rostworowski, jak Jerzy Michalski, jak Władysław Konopczyński. Należał do ścisłej elity. Był najwybitniejszy. Natomiast problem polegał na tym, że nie było źródeł. I dopiero gdy Muzeum Niepodległości w Warszawie zakupiło spuściznę po Tokarzu z bardzo dużą ilością listów jego rodzinnych, z dokumentami dotyczącymi jego życia i działalności, to jest ponad 21 teczek opasłych, udało się dzięki tym nowym źródłom stworzyć tą biografię. I powiedzieć można pokrótce, że Tokarz był głównie badaczem powstań narodowych. Badał insurekcję kościuszkowską, pisał o insurekcji warszawskiej, pisał o Warszawie przed insurekcją warszawską, a także pisał o ostatnich latach Hugona Kołłątaja. Drugi bardzo ważny problem badawczy, którym się zajmował, to było powstanie listopadowe. Tutaj napisał monumentalną książkę, o której profesor Dybiec mówił, Wojnę polsko-rosyjską, ale także Sprzysiężenie Wysockiego i Noc listopadową. I trzeci, ostatni krąg jego zainteresowań to jest powstanie styczniowe. Tutaj napisał dwutomową pracę Kraków w początkach powstania styczniowego i bitwa pod Miechowem. Są to znakomite studia, które ukazują trzy kolejne powstania. Biografii. Pokrótce naszkicuję najważniejsze wydarzenia z życia Tokarza. Tokarz urodził się w Częstochowie w roku 1873 w rodzinie szlacheckiej. Jego przodkowie byli zaangażowani w powstanie listopadowe, styczniowe, w patriotycznej rodzinie. Chodził do zrusyfikowanej szkoły w Częstochowie, ale tam, aby wyzwolić się spod więzów rosyjskiej historiografii, uczył się sam w kółku samokształceniowym ze swoimi kolegami. Czytał wtedy różne prace, między innymi Sienkiewicza, także wybitnych polskich wieszczów. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury wybrał się na studia do Krakowa. Tutaj związał się najpierw z mediwistyczną szkołą Stanisława Smolki, ale jakoś tutaj ze Smolką ta współpraca mu się nie układała dobrze i zmienił w ogóle kierunek studiów na chemię i tam przez 4 lata studiował, ale ponieważ dostał bardzo ciężkiej choroby płuc, musiał przerwać te studia chemiczne, leczył się 2 lata w Zakopanem, doszedł do siebie, ale już nie wrócił na chemię, tylko z powrotem na historię i wtedy związał się z Wincentem Zakrzewskim, u którego napisał doktorat na temat Sejmu Wielkiego za czasów Zygmunta Augusta. Ta praca nie wiedzieć czemu nie została nigdy wydana. Tak samo i maszynopis się nie zachował w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I będąc uczniem Zakrzewskiego, takim bliskim uczniem, bardzo często chodzili do różnych piwiarni, włóczyli się po mieście, dyskutowali godzinami. Został jego asystentem, a później Wincenty Zakrzewski starał się za wszelką cenę umieścić go na uniwersytecie. W 1906 roku obronił habilitację na temat wielkiej pracy o Hugo Kołłątaju. Była to wybitna dwutomowa praca, która przyniosła mu wielki rozgłos w nauce. I dzięki tej pracy i również w tym samym czasie zmarł profesor Karol Potkański, zwolniła się katedra dla niego historii Austrii i o tą katedrę się starał i ją uzyskał dzięki poparciu Zakrzewskiego Wincentego, który był jego takim umiłowanym mistrzem. Mistrz był dla niego tak dobry, że przed objęciem jeszcze przez niego katedry wysłał go na rok na stypendium do
Paryża, a potem do Moskwy, gdzie Tokarz miał zapoznać się z historiografią francuską, głównie dotyczącą Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich, bo te tematy głównie w swoich wykładach Tokarz uwzględniał. Tokarz się uczył bardzo pilnie i w przeciwieństwie do wielu innych uczonych galicyjskich, którzy spędzali czas w kawiarniach i w różnych klubach i w Moulin Rouge, on siedział i czytał. Bardzo intensywnie spędził ten czas. Potem pojechał do Moskwy, przeprowadził bardzo gruntowną kwerendę dotyczącą tutaj powstania kościuszkowskiego. W ogóle, co jest bardzo ważne, co zauważył Konopczyński, który był przez Tokarza wyhabilitowany, że Tokarz może tak jakoś bardzo dużo źródeł to on nie czytał, ale te, co czytał, to czytał bardzo gruntownie, bardzo szczegółowo i nawet z najdrobniejszych jakichś fragmentów umiał wyciągnąć jakieś konkretne wnioski i że miał nieprawdopodobną taką skrupulatność i sumienność tej pracy. Potrafił kilkanaście, no może nie kilkanaście, ale 8-9 godzin siedzieć i czytać dokumenty, nie odchodząc od biurka, nie wychodząc na papierosa, nie pijąc, nie jedząc, bo był tak zajęty i skoncentrowany na pracy. Miał taką niesamowitą zdolność koncentracji. I po objęciu katedry historii Austrii, Tokarz tutaj prowadził wykłady, ale odszedł od historii Austrii, bardziej wykładał o wolnym mieście Krakowie, o napoleońskich czasach. Tutaj doczekał się kilku uczniów, ale mało znaczących, którzy głównie zajmowali się Rzeczpospolitą Krakowską. I gdy wybuchła wojna pierwsza światowa, Tokarz powiedział do żony, że Polska jest pierwsza, wziął, ubrał mundur strzelecki, bo był żołnierzem polskich drużyn strzeleckich, wziął szablę, karabin i z Zakopanego pojechał do Krakowa, aby zaciągnąć się do oddziałów Piłsudskiego Józefa, którego wtedy cenił i bardzo się z nim przyjaźnił. W ogóle Piłsudski w 1912 roku przychodził na seminarium Tokarza i wykładał o powstaniu styczniowym i wyprawie Mariana Langiewicza. I gdy wstąpił do wojska, okazało się, że zaczął bardzo mocno chorować. Wywiązała się czerwonka, odwodnienie, o mało nie umarł. Dzięki pomocy szwagra, który był lekarzem i żony, udało się go odratować, ale już o powrocie do wojska nie było mowy. I co można powiedzieć, była taka śmieszna anegdota, jak Tokarz szedł z legionistami na wojnę, to oficerowie, którzy byli jego uczniami, nosili za nim walizkę, tornister, żeby pan profesor się nie męczył, a pan profesor był wtedy szeregowym. I Tokarz działał później w NKN-ie, a w końcu w 1917 roku powrócił na Uniwersytet Jagielloński. Tam przez rok wykładał. I tutaj z tym pobytem na uczelni taką dosyć przykrą miał sytuację, bo gdy zmarł Stanisław Krzyżanowski w 1917 roku, Tokarz aspirował do katedry historii Polski. Nie chciał wykładać już historii Austrii, chciał wykładać historię Polski. Uważał, że jest historykiem polskim, ale przegrał konkurs tutaj z Władysławem Konopczyńskim i bardzo zdenerwowany tym faktem wyjechał do Warszawy, związał się z tymczasową Radą Stanu, potem Radą Regencyjną, a w końcu wstąpił do wojska, gdzie dosłużył się stopnia pułkownika. Był ceniony przez swoich przełożonych, generała Sikorskiego i Kukiela, którzy zapewnili mu miejsce w Wojskowym Instytucie Wydawniczym, Naukowo-Wydawniczym, gdzie prowadził wydawnictwo Bellony i Wiarusa, bardzo ważnych czasopism wojskowych z dwudziestolecia międzywojennego. On je zapoczątkował i redagował do roku 1927, kiedy został z Wolska zwolniony. Zwolniony został z powodu konfliktu z marszałkiem Piłsudskim. Mianowicie marszałek Piłsudski w 1925 roku oskarżył w prasie generała Kukiela, że fałszuje dokumenty dotyczące Bitwy Warszawskiej i umniejsza jego rolę, a ponieważ było to wydane w Bellonie, a redaktorem Bellony był Tokarz, uderzył również w niego. W tej sytuacji minister spraw wojskowych Sikorski powołał komisję specjalną do zbadania zarzutów Piłsudskiego. I w tej komisji zasiadł właśnie Tokarz, który przez 4,5 godziny przesłuchiwał Piłsudskiego. Piłsudski był tak podenerwowany tymi pytaniami Tokarza, że bił pięścią w stół, krzyczał, gestykulował. W końcu to przesłuchanie zostało przerwane. Komisja uznała, że zarzuty Piłsudskiego są bezpodstawne, gdyż wszystkie dokumenty się znalazły.
ale Piłsudski sobie to już zapamiętał. I po puczu majowym, po przewrocie majowym z 26 roku usunął Tokarza z wojska. Tokarz był bardzo podenerwowany, tym załamany, wojsko było jego taką uczuciową pasją, ale otworzyła się przed nim możliwość zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim. O to bardzo zabiegał Marceli Handelsmann. Oczywiście Handelsmana znał Tokarz jeszcze z czasów paryskich, byli też specjalistami od czasów napoleońskich, tutaj się znali. Ale to nie jest prawda, że Handelsmann się tak strasznie przyjaźnił z Tokarzem i chciał go tutaj tak awansować. Tutaj chodziło o to, żeby zagrozić drogę do katedry Szymonowi Askenazemu, któremu ta katedra w Warszawie się należała. Handelsmann nienawidził Askenazego, Askenazy mu również tą nienawiścią odpłacał, więc trzeba było kogoś znaleźć na tą katedrę historii Polski, opróżnioną po śmierci Władysława Smoleńskiego, kogoś równym dorobku, porównywalnym z Askenazem. Więc wybór padł na Tokarza i Tokarz dzięki wstawiennictwu Handelsmana został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Historii Polski Nowożytnej, tak jak już chciał, w 1928 roku. Tutaj to seminarium prowadził do 1937, czyli do roku swojej śmierci, kiedy nagle zmarł na nowotwór. I tutaj rozwinęło się to seminarium w bardzo ciekawych kierunkach. Oprócz Henryka Jabłońskiego przewinęło się przez to seminarium bardzo wiele różnych ciekawych osób, które studiowały u Tokarza, dlatego że nie miał on uprzedzeń takich, jak mieli inni historycy w tym czasie na Uniwersytecie Warszawskim. I na przykład u Tokarza studiowali bardzo znani później historycy żydowscy, Maksymilian Meloch czy Józef Kermisz, dyrektor Instytutu Yad Vashem po II wojnie światowej. U niego też studiował Jakub Gerber, studiował również Jabłoński lewicujący. Więc to seminarium było takie bardzo różnorodne. Studiował też Adam Moraczewski, studiował Zygmunt Mann, autorzy różnych prac dotyczących ostatnich lat panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I z tego seminarium wyszło około 10 doktorantów. Natomiast, co jest bardzo ważne, z tego seminarium nie wyszedł Stanisław Herbst. Bardzo często się przypisuje Herbsta jako ucznia i kontynuatora Tokarza. To jest nieprawda. Herbst był uczniem Oskara Haleckiego. Tam zrobił doktorat, ale po wojnie przyznać się do Haleckiego w czasach stalinowskich to było rzeczą niebezpieczną. Więc chodząc na seminarium Tokarza, znając go, jego podawał za swojego promotora, bo to było o wiele bezpieczniejsze. Wydawał też pracę profesora i kultywował jego myśl. I można powiedzieć tak, że Herbst był takim trzecim po Tokarzu, Kukielu, wielkim historykiem wojskowości polskim, ale oficjalnie i formalnie nigdy uczniem Tokarza nie był. Tokarz pod koniec życia był coraz bardziej schorowany, rak czynił szybkie postępy i zmarł 3 maja 1937 roku i został pochowany na cmentarzu w Powązkach. Piękną mową pogrzebową wygłosił nad jego grobem Władysław Konopczyński jako delegat Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności. Po II wojnie światowej postać Tokarza była przywoływana właśnie przez Herbsta, przez Jabłońskiego i cieszyła się dobrą opinią wśród historyków wojskowości. Nawet organizowano jakieś rocznicowe konferencje, ale one nie kończyły się żadnymi tomami konferencyjnymi. Jedynie w Kronice Warszawy, tam parę artykułów się ukazało wspomnieniowych. I ostatnio, 2 lata temu, też wyszedł tom poświęcony Tokarzowi, pokonferencyjny, związany z 70. rocznicą jego śmierci. I biorąc udział w tej konferencji i przygotowując referat na temat krakowskich lat Wacława Tokarza, natrafiłem właśnie na jego archiwum w Muzeum Niepodległości i dzięki temu powstała ta biografia. Ona jeszcze miała drugi powód. Ja ją pisałem w momencie, kiedy czekałem na nominację profesorską. Bardzo się tą wszystkim denerwowałem, więc żeby odwrócić myśli od jakichś rzeczy dla mnie nieprzyjemnych, chodziłem do biblioteki, do archiwum i pochłaniałem się, czytając dzieła Tokarza. Dlatego ta praca powstała tak szybko, no bo im więcej się denerwowałem, tym więcej nad nią pracowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo nie tylko za błyskotliwe przedstawienie postaci Wacława Tokarza, ale za ujawnienie również
pewnego elementu warsztatu historycznego. Jak się okazuje, również obawa, zdenerwowanie mogą być motorem badawczym. Ale pan profesor Dybiec jeszcze chciał zadać jakieś pytanie panu profesorowi Bilińskiemu. Szanowni Państwo, mówiąc o dokarzu, to chciałbym dodać, że historia zatoczyła pełne koło. Wśród uczestników tej promocji jest mama autora. Pani Bilińska była uczennicą profesor Kamili Mrozowskiej, a profesor Kamila Mrozowska właśnie zaczęła seminarium i chciała pisać pracę magisterską u tokarza, ale właśnie zmarł i wobec tego tylko rok bodajże chodziła na to seminarium. Wobec tego jest czyli taka też dziadkiem naukowym, naturalna właśnie ciągłość. Wspomnę o dygresji, bo pan profesor powiedział, że właśnie w czasie wojny za tokarzem szli jego uczniowie i właśnie jego rzeczy nosili. No to nie tak dawno, bo po wojnie jeszcze pracował w Akademii Medycznej profesor Tempka. I to jest cechą charakterystyczną pracowników, a wówczas profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak profesor Tempka jechał, był profesorem, ale też prowadził prywatną praktykę. Jechał do Krzeszowic, bo go tam poproszono do Potockich, żeby przyszedł i zbadał dziecko chore. To właśnie jechał jedną taksówką, a za nim drugą taksówką musiał jechać uczeń, który jego instrumenty medyczne wiózł. No więc w ten sposób obracamy się w tej tradycji uniwersyteckiej. Ja natomiast chciałem dwa pytania zadać. Pierwsze pytanie to takie. Powstanie listopadowe to było takim fenomenem, porywem romantycznym. I właśnie ci rewolucjoniści, powstańcy, w każdym razie spiskowcy, belwederszczycy, uważali, że jak tylko powstanie wybuchnie, o wolność, to Polska będzie mogła liczyć na pomoc ludów Europy. To było takie marzenie. W ogóle żadnych przemyśleń na temat tego, jak prowadzić to powstanie, nie było. Była taka spontaniczna, romantyczna myśl. Ale z drugiej strony była Armia Polska, bo dopiero po powstaniu listopadowym car do bardzo słusznego z punktu widzenia Rosji doszedł wniosku, że żeby wybić Polakom z głowy myśl o niepodległości, to trzeba skończyć z autonomią i skończyć z armią, czyli zlikwidować Armię Polską. Wobec tego właśnie, jak z tym fenomenem uporał się tokarz, bo trzeba byłoby czytać całe to dzieło dokładnie, żeby właśnie widzieć, jak tokarz to wszystko wyjaśniał, ten fenomen powstania listopadowego. Z jednej strony ten romantyczny poryw, a z drugiej strony te działania armii i właśnie czy była szansa, czy nie. To jedno pytanie, a drugie to taka moja refleksja. W swoim kręgu mam paru znajomych aktorów, a z uwagą śledzę losy różnych aktorów, których teraz nazywają celebrytami. I właśnie bardzo często jest tak, że ci aktorzy, którzy raz odtwarzają rolę Cezara, innym razem kogoś innego, dziesiątki takich ról odtwarzają, to zatracają swoją tożsamość. I właśnie jak zabierają głos na temat polityki, to okazuje się to brednią czasami. I pytanie do autora jest takie. Kiedy się pisze o Konecznym, o Konopczyńskim, o tokarzu, to autor chcąc, nie chcąc zaprzyjaźnia się z tymi osobami, które opisuje. I czasami to zaprzyjaźnienie idzie tak daleko, że nawet posługuje się językiem tego uczonego, którego opisuje. Jak z tą trudnością pan jako autor się uporał? Zauważyłby pan, że w pewnym dziele na przykład pan za bardzo się zaprzyjaźnił, a w innym mniej trochę. Jak to wszystko wygląda w przypadku pana? Myślę, że staram się albo cytować
dosłownie in extenso danego autora, albo parafrazuje jego myśli. Gdy parafrazuje je, to jeszcze później w redakcji po kilka razy to zmieniam, żeby po prostu ten styl autora, którego streszczam, żeby on po prostu uległ pewnemu zanikowi, żeby ta praca moja była po prostu pracą oryginalną. Z którym najbardziej z tych profesorów się zżyłem? Chyba najbardziej z Konopczyńskim. Z nim najbardziej, bo z nim byłem przez 20 lat. Tokarzem zajmowałem się tylko 3 lata, Konecznym też ze 3 ku 3, może też 3, a Konopczyński był cały, prawie naukowe takie życie ze mną. Jeśli chodzi o powstanie listopadowe z kolei, Tokarz uważał, że car chce wysłać armię polską do Belgii, aby ją tam wytracić w walce z powstańcami belgijskimi, żeby ona już przestała mu zagrażać. Uważał też powstańców i Wysockiego za ludzi nieodpowiedzialnych, że oni podjęli pewien zryw, którego wcale nie byli w stanie udźwignąć, nie byli w stanie go skontrolować. I uważał, że powstanie bez najmniejszego problemu Wielki Książę Konstanty mógł stłumić, ale tego nie zrobił. Wycofał się z wojskami rosyjskimi z Warszawy i dał około 6 dni powstańcom na zorganizowanie się. Właśnie Tokarz uważał, że głównie błędy militarne Wielkiego Księcia Konstantego doprowadziły do wybuchu powstania. Później, gdy opisywał przebieg walk, bardzo był zafascynowany bitwą grochowską, chociaż miał świadomość tego, że w tej pozycji, w jakiej Polacy byli ustawieni w Olszynce, odnieść się zwycięstwa nie dało, ale dużo większe szanse widział w tej ofensywie wiosennej, która zakończyła się bitwą pod Iganiami, a także nawet w bitwie pod Ostrołęką widział szanse na zwycięstwo Polaków, jednak cały czas zwracał uwagę na bardzo złą komendę naczelnika Skrzyneckiego, natomiast podkreślał walory dowódcze szefa sztabu i kwatermistrza generalnego Ignacego Prądzyńskiego, który jednak nie mógł się przebić i nie mógł wyjednać na Skrzyneckim podjęcia stosownych działań. Czy Tokarz wierzył w to, że Polacy mogli wygrać powstanie listopadowe? Trudno jest mi powiedzieć, dlatego że on tak dokładnie, tak źródłowo ten temat badał. Widział ogromne wyczerpanie kraju, wyniszczenie kawalerii, braki amunicji, braki już w ogóle pod koniec powstania funduszy na jego prowadzenie. I wydaje mi się, że on już miał świadomość tego, że klęska będzie nieuchronna. Chociaż zdawał sobie sprawę z tego, że ostatnie błędy dowódców i wyprawa Ramorino Hieronima na Lubelszczyznę osłabiła obronę Warszawy i to jeszcze spotęgowało ten szybki sukces feldmarszałka Paskiewicza, który 6 września zdobył Warszawę i zmusił ją do kapitulacji. Tokarz zwraca bezlitośnie uwagę na wszystkie błędy dowódców Polski, wykazuje je i tutaj jest historykiem bardzo rzetelnym. Z jednej strony stara się wzbudzić w czytelnikach patriotyzm, chwalić chwałę polskiego oręża, ale z drugiej strony, gdy wie, że źródłowa podstawa nie daje takich do chwały warunków stwierdzenia, wtedy krytykuje. Bardzo jest on obiektywnym badaczem, bardzo wyważonym. Potrafi wykazać nawet błędy, które niedobrze świadczą o Polakach, niedobrze świadczą o dowództwach powstania. To samo wychodzi w powstaniu styczniowym, wyprawie Namiechów. Tam dochodzi do masakry młodych chłopców, uczniów gimnazjum nowodworskiego, uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, posłanym na rzeź. On to wszystko bardzo dokładnie opisuje Tokarz. Walka była beznadziejna, oni nie mieli żadnych szans, zginęli. I Tokarz też te fakty opisuje. I też jest jeden element bardzo ważny, który się wykaże właśnie w insurekcji warszawskiej. On zwraca uwagę jeszcze na element ludowy. Zwraca uwagę na poruszenie się pod koniec XVIII wieku mas chłopskich, na przykład pod Racławicami, jak kosynierzy uderzają, ale także mas ludowych mieszczańskich,
które uderzają na Rosjan w Warszawie w kwietniu 1794 roku, że nie tylko element wojskowy odgrywał rolę, ale także świadomość społeczeństwa na to zwraca uwagę. I później w okresie marksistowskim, szczególnie Henryk Jabłoński się tym zachwycał i widział w takim Tokarzu takiego pierwszego prekursora tej myśli takiej marksistowskiej. W ogóle tam porównania robił do Marksa, Engelsa, no ale to już były zupełne bzdury. Natomiast Tokarz zwracał uwagę na lud prosty, na udział nie tylko elit w walce, ale także na robotników, mieszczan, chłopów. I w tym był bardzo nowatorski. I nie patrzył taki przez pryzmat stricte wielkich postaci, ale patrzył też przez pryzmat badań społecznych. Szczególnie te badania społeczno-gospodarcze wyszły w jego jednej książce, zapomnianej już bardzo, nigdy nie wznawianej w ogóle, bo te wszystkie inne książki zostały jego wznowione i wydane. Jedna książka nie została wznowiona, to była Galicja w dobie józefinizmu. Ta praca nie została wydana, nie wiedzieć czemu. A właśnie tam ukazał gospodarczą Galicji w ostatnich latach XVIII wieku. I teraz jest pytanie, co skłoniło go do pisania tej pracy? Na pewno był wybitnym też specjalistą z tego zagadnienia, ale też na pewno był przymuszony do pisania tej pracy, bo w momencie, kiedy obejmował historię Austrii, katedry, tą pracę przełożył jako swoją pracę profesorską. Ona właśnie dotyczyła stricte Austrii, więc to potwierdzało jego kwalifikacje jako badacza historii Austrii, ale na pewno jest to praca bardzo nowatorska i bardzo istotna, na co zwracał uwagę znany historyk gospodarczy krakowski profesor Piotr Franaszek. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i teraz oddajmy głos panu profesorowi Starskiemu. Dziękuję bardzo. Ja właśnie taką refleksją chciałem podzielić się i po przeczytaniu prac pana profesora, jednocześnie prosić o komentarz. Mianowicie to, co mnie uderzyło w tych pracach, szczególnie dotyczący Konopczyńskiego, dotyczący właśnie Tokarza, to jest problem uczonego, który opuszcza swój warsztat, opuszcza mury uniwersytetu, które są dla niego jakby takim naturalnym środowiskiem życia i który wkracza w świat polityki. Można powiedzieć świat służby państwowej. Ale to oznacza zaangażowanie polityczne i z jednej strony no, można podziwiać Tokarza, który jako już no, ponad 40-letni mężczyzna decyduje się na po prostu bycie piechurem, wzięcie udziału w kampaniach, co wiadomo było niezwykle trudnego zdrowia, ryzykować osobiście życie. No to jest absolutnie pełne znaczy trzeba być pełnym podziwu dla jego decyzji, dla jego odwagi osobistej. Ale z drugiej strony widzimy, jak trudno mu się odnaleźć w tym innym środowisku. Jak trudno odnaleźć mu się było w tych realiach życia politycznego, w zderzeniu z takimi brutalnymi mechanizmami. I jak wysoką cenę trzeba było za to zapłacić. Konopczyński przecież bardzo krótko też wszedł w taką aktywną politykę, a właściwie do dzisiejszego dnia, za chyba ten jeden rok czy dwa lata, właściwie jest skazany na infamię i zapomnienie. Podobnie profesor Sobieski, który też przypłacił właściwie, stracił katedrę i życie w zderzeniu z polityką. To nie, mówimy przecież o różnych systemach politycznych też, różnych okresach historii polskiej. Jak pan profesor patrzy właśnie na te przypadki uczonego wkraczającego w świat polityki? Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o Tokarza. Tokarza bardzo źle postrzegano wtedy w Krakowie. Profesor Morawski, Kazimierz, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, uważał, że Tokarz jest szaleńcem, że on chce wznieść jakieś tutaj powstanie, jakąś wojnę. Po co jakaś wojna? Przecież tu jest bardzo dobrze w Galicji. Obawiano się jego radykalizmu. Później Tokarz oczywiście brał udział jako jedyny z profesorów, jeszcze chyba Jan Ptaśnik też brał udział w kampanii później legionowej Piłsudskiego, ale reszta profesury się od tego dystansowała bardzo mocno. Przypłacił tą służbę wojskową bardzo ciężką chorobą. Później te problemy żołądkowe, one do samego końca życia już mu towarzyszyły i musiał na siebie bardzo już uważać. Natomiast jeśli chodzi o politykę, Tokarz takim rasowym politykiem on nie był.
On był raczej takim człowiekiem, który chciał walczyć jako żołnierz. Ponieważ to się nie udało i walczyć nie mógł z bronią w ręku, pochorował, umieszczono go w tym instytucie wydawniczym, gdzie rozwinął wspaniałą działalność, pisząc kilkaset artykułów dotyczących historii wojskowości na temat na łamach Bellony czy Wiarusa. To było bardzo ważne, dlatego że on stworzył w wolnej Polsce podstawy pod polską historię wojskowości. A później konflikt z Piłsudskim to nie był taki konflikt stricte, konflikt z sanacją Tokarza. To był konflikt personalny z samym Piłsudskim. Piłsudski mu nie mógł tego darować, że Tokarz uważał, że odpowiedzialnym za bitwę warszawską i za zwycięstwo w tej bitwie był generał Rozwadowski. Piłsudski tego nie mógł znieść. On uważał, że on jest twórcą zwycięstwa warszawskiego. I tutaj stąd było to usunięcie Tokarza z wojska. Natomiast zupełnie innymi postaciami byli na przykład Konopczyński i Sobieski. Oni byli aktywnymi bardzo działaczami Stronnictwa Narodowego i Sobieski również atakował Piłsudskiego i w 1935 roku zmarł w wyniku tego, że władze sanacyjne zażądały jego usunięcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego za to, że w historii Polski wydanej we Francji również napisał, że zwycięzcami Bitwy Warszawskiej i planistami byli Rozwadowski i Weygand, Francuz. Więc tutaj znowu został ukarany, bo Piłsudski naprawdę miał bardzo poważny taki rys psychologiczny i bardzo robił się nerwowy, jak umieszczało się jego rolę w wojnie polsko-bolszewickiej. Natomiast Konopczyński przez krótki okres czasu, przez 6 lat był posłem Związku Ludowego Narodowego i był mocno związany z Dmowskim na konferencji pokojowej w Paryżu. Tam bardzo zabiegał o ukształtowanie się nowych granic polskich. Później w sumie chyba przez jakiś zbieg okoliczności został wmanewrowany w prowadzenie sprawy numerus clausus, czyli ograniczenia ludności żydowskiej w studiach na uczelni, ale trudno mi powiedzieć, czy to była jego własna inicjatywa, czy to było polecenie władz partyjnych, które zleciły mu prowadzenie tej sprawy w Sejmie, dlatego że on był profesorem, znał środowisko akademickie. Tutaj możliwe, że ten element miał znaczenie. I ta sprawa, która w dwudziestoleciu międzywojennym nie przysporzyła mu jakiegoś wielkiej krytyki, bo później się pojawiły sprawy numeru z nullu, z getta ławkowego, w czym już Konopczyński zupełnie nie brał udziału, więc tutaj po prostu tego mu nie pamiętano. Natomiast przypomniano mu to po II wojnie światowej, kiedy komuniści doszli do władzy, przystąpili do ataku na starą profesurę. Ze starej profesury Ignacy Chrzanowski, Władysław Sobieski już nie żyli, żył tylko Konopczyński. On był takim jedynym epigonem tej dawnej narodowej szkoły i uderzono w niego. Ale nie można było uderzyć w niego pod kątem na przykład jego, nie wiem, sympatii proniemieckich, bo on nienawidził Niemiec. Nie można było uderzyć w niego pod jakimś kątem, nie wiem, antyrosyjskim, bo on też tak nie był. To wyciągnięto sprawę numerus clausus, nazwano go zoologicznym antysemitą i usunięto ze wszystkich funkcji. Ale jedną rzecz trzeba powiedzieć, że jeżeli nawet Konopczyński był antysemitą, to był takim antysemitą, który podczas II wojny światowej w swoim dworku w Mniku ukrywał rodzinę żydowską i ratował od niechybnej śmierci, za co groziła kara śmierci. Więc to jest taki przypadek jak Dobraczyńskiego czy Zofii Kostak-Szczuckiej. Trzeba na to zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. A teraz wątek dygresyjny jeszcze pan to profesor Dybiec. Dwie takie uwagi nasunęły się. Autor mówił o tym antysemityzmie Konopczyńskiego rzekomym. To wspomniałbym osobę mniejszej rangi. Prezes Towarzystwa Bratniej Pomocy w Uniwersytecie Jagiellońskim był antysemitą. Nie dopuścił, zaangażował się bardzo w to, żeby odpowiedni wybór nastąpił w Bratniej Pomocy, żeby nie było Żydów. Ale okazało się, że kiedy to był student medycyny brzeski, kiedy wybuchła II wojna światowa,
to właśnie udzielał pomocy Żydom i bodajże w Gazecie Wyborczej przed wielu, wielu laty, bo już nie żyje ten człowiek, przeczytałem, że został odznaczony bodajże przez Yad Vashem. No więc takie były te mandry polityki. Ale moja dygresja zasadnicza to właśnie zmierza do czegoś innego. Mianowicie wspomniał tutaj autor o tych konfliktach na temat sukcesu, na temat autorstwa, zwycięstwa nad bolszewikami w czasie tej wojny. I właśnie spór toczył się między Rozwadowskim, czy ewentualnie Weygandem, czy Sikorskim. Wszystkich ich rozegrał znakomicie inny profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stroiński, który, będąc świetnym romanistą, znając dobrze historię I wojny światowej, kiedy wymyślili Francuzi i określili, wprowadzili taki termin cud nad Marną, on wprowadził do polskiej historii cud nad Wisłą i w ten sposób właśnie odebrał autorstwo zwycięstwa zarówno Piłsudskiemu, jak i Rozwadowskiemu, więc wydaje mi się, że pogodził wszystkie strony. Proszę Państwa, profesor Dybiec tak pięknie powiedział o tych nieoczekiwanych ogniwach łączących postać Wacława Tokarza z innymi właśnie, że profesor Morozowska chodziła na seminarium Tokarza, a słuchała jej wykładów mama profesora Bilińskiego, ale jest takie jeszcze jedno ogniwo. Wspomniał pan profesor postać profesora medycyny Tadeusza Tępki, a jego bratem był Zygmunt, który używał nazwiska Nowakowski, który był kapralem pierwszej, aktorem, kapralem pierwszej brygady i w biurze wydawniczym NKN-u wydał nowelę Wymarsz. Później był dyrektorem Teatru Słowackiego, był zresztą doktorem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie polonistyki i napisał taką pracę o Józefie Narzymskim, ale również był poniekąd naszym kolegą historykiem, ponieważ po wojnie na falach Radia Wolnej Europy wygłosił cykl wspaniałych pogadanek Wieczory pod dębem przedstawiających historię Polski. Ale nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, o której mówił pan profesor Dybiec, mianowicie wspomniał pan o tym, że pisarstwo Tokarza, jego wykłady były takim natchnieniem niepodległościowym. Zachowały się świadectwa na ten temat przytoczone w książce profesora Bilińskiego, mianowicie wspomnienie krakowskiej uczennicy Tokarza, historyczki Zofii Olszamowskiej-Skowrońskiej, opublikowane w 1937 roku. Pozwolę je sobie przytoczyć. Niezapomniane stają się jego wykłady w latach 1912-1914. Wielka aula Collegium Novum nie może pomieścić profesora Tokarza, tamtych z miasta i tych z uniwersytetu, zwłaszcza nas, z zakordonów, z kresów, z cesarstwa, chłonących każde słowo pełne analogii do chwili współczesnej, rozpalając nasze dusze młodzieńcze żarem patriotycznych uniesień. Mówił jasno i prosto, władając po mistrzowsku słowem. Choć sam pełen żaru, nie znosił czczego deklamatorstwa. Wykuwał jakby w paru zdaniach charakterystykę działaczy powstania kościuszkowskiego. Gdy po wyjściu z przepełnionej auli w tę niezapomnianą wiosnę 1914 roku szliśmy przez planty krakowskie wśród rozkwitających kasztanów, czuliśmy wszyscy, iż Polska będzie i niedługo będzie i być musi. Tego uczył nas Tokarz. Tokarz, o którym tak piękną książkę napisał profesor Biliński, za co bardzo mu dziękuję. Dziękuję również panu prezesowi Lejczakowi, prezesowi Księgarni Akademickiej, że wydał tę książkę i wydał ją nie byle jak, ponieważ jak państwo zobaczą, książka jest wydana pod względem typograficznym bardzo pięknie. Nie tylko jest piękna okładka, ale jest szyta, jest czcionka wyraźna. Ja natomiast życzyłbym sobie, żeby profesor Biliński, którego wielokrotnie nazywałem i nazywam godnym następcą Henryka Barycza, żeby wreszcie zabrał się za przedstawienie postaci Henryka Barycza i być może profesora Stanisława Kota. Natomiast teraz czas na pytania ze strony Państwa, jeżeli jakoweś są. Pani dyrektor, pani dyrektor Majkowska. Pan mnie wywołał, jak gdyby wywołując naszego mistrza profesora Barycza.
chciałam podkreślić właśnie, ponieważ pana profesora Piotra Bilińskiego znam od wielu lat i chciałam go właśnie nazwać, że tak jak nazywamy czy nazywał się Konopczyński, Pani Boże, co Barycz mówił, że tylko jest podjadkiem w Julianie, w każdym razie też tą drogą. Myślę, że pana Piotra Bilińskiego fascynują tak materiały archiwalne. Pamiętam jego pierwszą praktykę w Archiwum Nauki pan Lipał w Krakowie, kiedy dostawał materiały do opracowania archiwalnego, ale go pochłaniała treść tych materiałów więcej niż sama sprawa opracowania. I myślę, że rzeczywiście duża spuścizna profesora Barycza w Archiwum Nauki czeka, panie profesorze, na opracowanie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko tak dodam na marginesie, że przedstawiając tych wszystkich historyków i nie tylko historyków, jak osoby z krwi i kości, no nie unika spraw drażliwych. W przypadku Tokarza na przykład wspomina o jego takim nieoczekiwanym sporze z matematykiem Wacławem Sierpińskim, który właściwie samego Tokarza atakował. Pisząc o rodzinie Moszyńskich, to no, pisze też o takich sprawach zdrad miłosnych i tak dalej, więc pokazuje to wszystko przez strony. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Dyrektor. Mam ten zaszczyt, że Pan Profesor pracuje również jako nauczyciel w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie, czyli dawnym gimnazjum Świętej Anny, z którym niestety Wacław Tokarz związany osobiście nie był. Aczkolwiek wiemy, że w czasach, kiedy cierpiał okres niedostatku, będąc już na Uniwersytecie Jagiellońskim, o dziwo, był w stanie dorabiać jako nauczyciel w gimnazjum. To było gimnazjum żeńskie. Dzisiaj nie do pomyślenia, żeby młody pracownik naukowy mógł dorabiać w szkole średniej. Może szkoda, bardzo, bardzo żałuję. Ale jednak czytając, znalazłem taką wspólną nić. Otóż już na pierwszym letnim semestrze historii miał zajęcia z kształtowania woli i charakteru prowadzone przez docenta Leona Kulczyńskiego, chyba najwybitniejszego z dyrektorów najpierw Gimnazjum Świętej Anny, a potem Liceum Nowogrodzkiego, dyrektora przez lat 30, nauczyciela przez lat 50, jeszcze na dodatek absolwenta tejże szkoły. I to, co najbardziej mnie ujęło, to że w tym programie studiów wtedy znajdowało się kształtowanie woli i charakteru. To kształtowanie woli i charakteru wpływało tak na młodych ludzi, że później zarówno w pracy naukowej, jak i w życiu osobistym wolę i charakter potrafili okazywać. Pan profesor również autor, jest od wielu lat nauczycielem i wiele razy w rozmowach mówił mi, jak cennym doświadczeniem jest doświadczenie dydaktyczne młodego naukowca, zdobywane nie na uczelni, ale zdobywane o piętro niżej w edukacji. Ja niebywale cenię zarówno ilość źródeł, do których pan profesor sięga, jak również język, który mimo że w żaden sposób nie ustępuje naukowości, to pozwala czytać książki i o Tokarzu, i o Konopczyńskim, jak książki nienaukowe. Mówi o rzeczach i sprawach, które nie tylko poruszają historyków, ale również nie unika tematów drażliwych. Pokazuje również to życie uczelniane, które toczy się gdzieś tam pod powierzchnią nobliwej uczelni, pokazuje życie niepozbawione ludzkich wad i przywar. Jestem przekonany, że pan profesor będzie jeszcze autorem wielu prac historycznych. Przypinam się do
prośby poprzedniej, jak najbardziej. Panie profesorze, mój egzemplarz maleńką wadę posiada. Wszystkie książki pana profesora, które posiadam, mają dedykację. Zgłoszę się. No na dedykację przyjdzie czas. Czy jeszcze ktoś z państwa? Bo jak nie, to będzie czas na rozmowy kuluarowe. Ale ja dodam tylko, że bardzo sobie też cenię, że pan profesor Wiliński uczy młodzież w Nowodworku, ponieważ być może któryś z nich zostanie historykiem i tak jak Władysław Konopczyński żartował, że przejął biuro po Józefie Szyłyskim, bo w którejś teczce w archiwum właśnie znalazł tam stalówkę i notatkę, że właśnie Szyłyski w tym czasie czytał, więc być może ktoś z wychowanków Nowodworka też będzie kontynuatorem prac badawczych swego mistrza i nauczyciela Piotra Wilińskiego. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję. Chyba, że jeszcze pan zapytał. Znów zażartuję. To właśnie los bardzo szczęśliwie oddziałał przy znalezisku tej stalówki. Bo proszę państwa, ja też badając jedno archiwum, znalazłem stalówkę nie byle kogo, słowackiego. No. Nic z tego. A gdzie to było? Tam nie został. Żadnego wpływu. To bardzo żałuję. Jeszcze jeśli można, to chciałbym państwa poinformować, że dzisiaj okazyjna cena 20 zł za egzemplarz. To nie jest kwestia wartości dzieła, tylko chcielibyśmy, żeby jak największa liczba osób miała okazję zapoznać się z tą monografią. Niezmiernie się cieszę, bo dzisiaj usłyszeliśmy kapitalne wykłady, przywrócono postać tak wybitne, tak postacie tak wybitne jak Tokarz, jak pozostali wybitni historycy krakowscy, nie tylko. Wielka wiedza dla tych, którzy się na co dzień nie zajmują historią. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu i zapraszamy na kawę, herbatę.